Listy startowe, naprawdę udacie pokój. Przyjeżdżają tutaj chętni, żeby pobiegać, a naprawdę, no warunki, teraz już mamy marzec i takie piękne jeszcze tutaj warunki śniegowe, na dzisiaj szczególnie słoneczko, to sama przyjemność na nartach tutaj pobiegać. Staramy się o takie trasy na Zalesiu, ponieważ no, tutaj jest zabudowa i dużo większe możliwości za bardzo nie ma. Natomiast na Zalesiu lokalizujemy pod Mogielicą Górą, mam na stronie gminy Kamienica, piękną trasę 5,5 km. Myśmy na ten bieg tu czekali z mężem prawie 40 lat. To były tu nasze te łąki, najwięcejśmy tu, tylko myśmy biegali tam do góry. Na zjeździe człowiek wymarznie na tej kanapie, zjeżdża minutę i dalej marznie. A tutaj cały czas jest bieg, człowiek się zgrzeje i to jest super. Bieg był ciężki z tego względu, że śnieg jest wolny, trasa jest płaska i dużo trzeba było pracować rękami. No i panowie silne ręce mieli, to odjechali nam. Czy jest to pierwsze zwycięstwo w Twojej karierze? Nie, już parę razy zwyciężałem, ale to tak, w takich właśnie zawodach tego typu. Super warunki, wspaniała impreza, przygotowana elegancko, atmosfera fajna, dopisało współzawodnictwo, zjechali ludzie prawie z całej Polski. Warunki tutaj w tym miejscu są wspaniałe i życzyłbym sobie i też wszystkim amatorom i tym, którzy pasjonują się bieganiem narciarskim, żeby kiedyś tutaj w tej okolicy, właśnie Mszany Dolnej Limanowej, Myślenic powstały trasy biegowe takie, żebyśmy nie musieli ich szukać gdzieś daleko, w Zakopanem czy w Jakuszycach.